Kolejny wielki sukces na drodze do równouprawnienia. Legalna kąpiel bez biustonosza. Kolejny poziom patowynajmu. Szafa jest do wynajęcia. Tak żyją ludzie. A także międzynarodowy skandal z udziałem rodziny królewskiej, a także krakowskiego Muzeum Figur Woskowych. O tym dziś między innymi, moi drodzy. Ja nazywam się Adam Feder i zapraszam Was na program pełen doskonałych wiadomości. Na początek naprawdę świetna wiadomość prosto ze stolicy Niemiec. Otóż władze Berlina oficjalnie potwierdziły, że każda osoba, niezależnie od płci, może korzystać zarówno z otwartych, jak i tych krytych basenów publicznych topless. Czyli również kobieta może wejść do basenu bez tej górnej części kostiumu kąpielowego. Świetna wiadomość. Od razu pojawiają się takie prośby, żeby doprecyzować, czy kobieta będzie musiała wchodzić do basenu bez tutaj górnej części stroju, czy też będzie mogła. To ja od razu uspokajam. Nikt oczywiście nie będzie wsadzać do więzienia kobiety, która będzie chciała wykąpać się w kompletnym stroju bikini. Niektórzy podnoszą też taki temat, że ta decyzja może mieć niepożądane konsekwencje, na przykład jeżeli ratownik będzie płci męskiej i gdzieś obok będzie się topić jakiś mężczyzna, to ten ratownik może tego nie zauważyć, ponieważ jego uwaga będzie skupiona w 100% na czymś zupełnie innym. No ale jednak tak chyba będzie lepiej, bardziej sprawiedliwie, że kobiety i mężczyźni mogą sobie zakładać do kąpieli, co tam sobie chcą. Mężczyźni też przecież mogą z odkrytą górą się kąpać, albo z zakrytą górą też mogą. Nikt im tego nie zabrania, takie też są wersje pośrednie jakby, że mężczyzna niby nie musi nic zakładać, ale też zakrywa to i owo. No i tak też jest w porządku. No w ogóle to jest prawda, że mężczyźni są uprzywilejowani w wielu aspektach życia i trzeba coś z tym zrobić, na przykład jeżeli chodzi o jedzenie. Takie teraz właśnie zdjęcie krąży w internecie, o, dla taty i psa jakiś przysmak. No wiadomo, że pies nie zje byle czego, więc to jest wyselekcjonowany jakiś produkt spożywczy. Pamiętacie Harry'ego Pottera, który spał w tym pomieszczeniu na szczotki? No i wszyscy byli tacy wzruszeni tym faktem, że to nie są godne warunki do przechowywania człowieka. No to było, jak się okazuje, całkiem takie dobre miejsce do życia w porównaniu z tym, co oferuje polski rynek najmu. To ogłoszenie z Katowic za 600 zł można sobie wynająć. No, co to jest? To jest chyba szafa po prostu. No ale ktoś, kto wstawił to ogłoszenie, przekonuje, że dla kogoś, kto pracuje i przychodzi się tylko przespać, to jest bardzo dobra oferta. Przy okazji takiej ciekawej historii z zakładu pogrzebowego gdzieś na Pomorzu, no to tak myślę, że to chyba też jest ciekawa propozycja, którą można by wrzucić na rynek najmu. Doskonała oferta dla kogoś, kto przychodzi się tylko przespać. 18 eleganckich lokali do wynajęcia. No ale teraz nie o tym, ponieważ gdzieś na Pomorzu w zakładzie pogrzebowym miała miejsce kontrola ZUS-u. Kontrolerzy przyjechali do zakładu, żeby sprawdzić, czy właściciel rzeczywiście jest chory i leży w łóżku, czy on rzeczywiście jest na zwolnieniu lekarskim, czy też normalnie sprzedaje te trumny, a pieniądze bierze od ZUS-u. No, zdradził go kaszel dobiegający z jednej z trumien. Kontrolerzy, kierując się odgłosami, odnaleźli właściciela zakładu i wstrzymali wypłatę świadczenia chorobowego, zakomunikowała rzeczniczka tamtejszego ZUS-u. Teraz krakowskie Muzeum Figur Woskowych, które zaprezentowało swoje nowe eksponaty, no i zrobiła się z tego afera na cały świat. Media donoszą, że mamy do czynienia ze skandalem, a być może nawet z jakąś prowokacją. New York Post na przykład przestrzega turystów przed odwiedzaniem tego miejsca. Krakowskie Muzeum Figur Woskowych stało się międzynarodowym pośmiewiskiem ze względu na woskowe figury celebrytów, które słyną z tego, że w niczym nie przypominają oryginalnych postaci, napisano w artykule. No, nie wiem, no... Tu jeszcze powiedzmy okej, no ale tu niestety już zaczęło się dziać coś niedobrego, no i tak to poszło, że im dalej, tym
gorzej. O, tu książę William i księżna Kate chyba. No i tym międzynarodowym skandalem kończymy ten nasz program pełen doskonałych wiadomości. Piszcie, czy wam się podobało i widzimy się za tydzień.